Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o generale Bolesławie Wieniawa Długoszowskim, który był wiernym adiutantem marszałka Józefa Piłsudskiego. Jesteśmy w Bobowej, w jego rodzinnej miejscowości. Tutaj się wychowywał. Tutaj powstały te wspaniałe popiersia jego i marszałka Józefa Piłsudskiego, dwóch wiernych przyjaciół, dwóch wiernych kawalerzystów, niesamowitych mężów stanu. Nie każdy wie, proszę Państwa, że generał Bolesław Wieniawa Długoszowski, słynący z życia pełnego zabawy, pełnego niesamowitych anegdot, przez kilka dni był pełniącym obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej. Kiedy w roku 1939 nasz rząd uciekał z Polski do Rumunii, wtedy władze rumuńskie po internowaniu wymogły na Ignacym Mościckim zrzeczenie się urzędu prezydenta. Wieniawa Długoszowski był wówczas ambasadorem Rzeczypospolitej w Rzymie. Nie był internowany, nie był zatrzymany, a Włochy jeszcze nie przystąpiły do II wojny światowej, w związku z czym według prezydenta Ignacego Mościckiego dawał gwarancję kontynuowania sprawowania urzędu prezydenta. Ignacy Mościcki przekazał Wieniawie Długoszowskiemu obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej. I generał Wieniawa Długoszowski te obowiązki przez kilka dni faktycznie wykonywał, podpisując pisma urzędowe, noty dyplomatyczne i spotykając się z bardzo ważnymi osobami z polityki międzynarodowej. Tutaj mamy wspaniały dwór Długoszowskich. Na tym balkonie generał Bolesław Wieniawa Długoszowski bardzo lubił czytać książki. Tutaj się wychowywał. W Bobowej kończył swoją pierwszą szkołę, a potem ukończył pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Jana Długosza w Nowym Sączu. Generał Długoszowski jako postać niezwykle barwna był też kolegą marszałka Piłsudskiego z Polskiej Partii Socjalistycznej. I ta przyjaźń spowodowała, że w roku 1918 przez przypadek stanął oko w oko ze śmiercią. Podróżował pociągiem do Murmańska, gdzie wysłał go Józef Piłsudski. Tam miał spotkać się z działaczami PPS-u, którzy ukrywali się w Rosji Radzieckiej. Kiedy pociąg zatrzymał się na stacji kolejowej w Moskwie, radzieckie czeka ruszyło przeszukiwać wagony. Natrafiono na Długoszowskiego. Wywleczono go z wagonów i dowódca tego oddziału rozkazał go rozstrzelać. Ale słynący z odwagi Bolesław Wieniawa Długoszowski, który zasłużył u marszałka Józefa Piłsudskiego na najwyższy szacunek, jak sam marszałek opowiadał, ten szacunek wiąże się z tym, że w czasie I wojny światowej Wieniawa Długoszowski i w czasie rajdu legionów do Królestwa Polskiego przenosił rozkazy, był posłańcem. Nie bał się przenosić tych rozkazów pod ogniem karabinów nieprzyjaciela. Jak inni posłowie zostawali w okopach, czekali, aż przejdzie ta nawałnica. Długoszowski wsiadał na konia i prosto pod ogniem karabinów przenosił rozkazy. Tym zasłużył na najwyższy podziw marszałka Józefa Piłsudskiego. W tej sytuacji w Moskwie było bardzo podobnie. Było zagrożenie życia. Wieniawa Długoszowski nie stracił przytomności umysłu. Zażądał od tego rosyjskiego dowódcy sądu, bolszewickiego sądu i bolszewickiej sprawiedliwości. Wykrzykiwał po rosyjsku, że nie można kogoś zabić bez rozmowy z sędzią bolszewickim, z sędzią nowego porządku w Rosji, bo był dokładnie rok po rewolucji październikowej. I ruski komandir uległ tym krzykom. Przestraszył się. Bał się, że ta osoba ma jakieś powiązania, koneksje, że może dojść do nieszczęścia z powodu tego rozstrzelania. Przewieziono Długoszowskiego do więzienia na Łubiance. Tam przez 5 dni był praktycznie o samej wodzie. Bardzo schudł. Był na skraju wyczerpania. Ale ta wieść o jego aresztowaniu w Moskwie
rozeszła się szybkim echem wśród działaczy PPS-u ukrywających się w Rosji Radzieckiej, wśród Polaków. Doszło to do pana mecenasa, który był obrońcą działaczy PPS-u przed sądami carskimi. Był też obrońcą działaczy komunistycznych. Jednym z jego klientów był Felix Dzierżyński, dowódca Czeka. Ten pan mecenas udał się do Feliksa Dzierżyńskiego i wyprosił u niego uwolnienie generała Bolesława Wieniawy Długoszowskiego. W ten sposób Polak Feliks Dzierżyński w Rosji Radzieckiej za pomocą mecenasa polskiego pochodzenia żydowskiego uwolnił z więzienia komunistycznego na Łubiance, z którego praktycznie nikt nie wychodził, innego Polaka, Bolesława Wieniawę Długoszowskiego, adiutanta marszałka Józefa Piłsudskiego, który odniósł wielkie zwycięstwo 2 lata później w Wielkiej Wojnie roku 1920. To w tym budynku był więziony generał Bolesław Wieniawa Długoszowski, a to pan mecenas Leon Berenson, który uratował mu życie dzięki znajomości z Feliksem Dzierżyńskim, ówczesnym dowódcą Czeka. Generał Bolesław Wieniawa Długoszowski był człowiekiem niezwykle otwartym, można powiedzieć na dzisiejsze standardy imprezowym, ale też i mając w sobie taką krew człowieka wychowanego pośród gór, był też osobą bardzo bitną. I kiedy na polecenie marszałka Piłsudskiego trafił do wyższej szkoły wojskowej, gdzie byli różni wykładowcy, także z dzieci, które go nie interesowały, na przykład z piechoty, czy też z saperów, gdzie generał Długoszowski zasypiał na zajęciach, tam doszło do konfliktu między prowadzącym pułkownikiem, a jeszcze wtedy porucznikiem Wieniawą Długoszowskim. Na skutek tego konfliktu wiele się nie zastanawiał Bolesław i wyzwał na pojedynek pana pułkownika. Wszystko działo się w tajemnicy, ponieważ w szkołach wojskowych pojedynki wówczas były zabronione, tym bardziej pojedynki na szable, ponieważ mogły kończyć się ciężkimi ranami. Bolesław Wieniawa Długoszowski się tego w ogóle nie bał. Wyzwał na pojedynek swojego instruktora, pułkownika z dziedziny saperów. No i oczywiście pojedynek wygrał. Na drugi dzień, na zajęcia, pan pułkownik przyszedł cały obandażowany. Ponieważ nie wyszło mu w pojedynku ze Bolesławem Długoszowskim, postanowił do niego donieść. Na skutek tego donosu porucznik Bolesław Wieniawa Długoszowski został skazany przez sąd wojskowy na 5 dni aresztu, ale w zawieszeniu na 5 lat. W ciągu 5 lat, drodzy Państwo, pan Bolesław Wieniawa Długoszowski tak awansował, że zdążył zostać generałem. Generał Bolesław Wieniawa Długoszowski był wysyłany z przeróżnymi misjami dyplomatycznymi. Na tym zdjęciu widzimy, kiedy prowadzi rozmowy dyplomatyczne z następcą tronu Arabii Saudyjskiej. Generał Bolesław Wieniawa Długoszowski był człowiekiem bardzo zdystansowanym do siebie i do rzeczywistości, w której występował. Jako lew salonowy warszawskich kawiarni hotelowych lubił popijać, lubił bardzo dobrze tańczyć i podrywać panie, które znajdowały się również z nim na przyjęciach. Bycie towarzyszką pana generała Długoszowskiego uchodziło za wielki prestiż w Warszawie. W trakcie jednej z imprez, na skutek zakładu, pan generał postanowił wskoczyć na główkę do ogromnego akwarium, które mieściło się w jednym z hoteli w Warszawie. Jak się założył, tak zrobił. Kiedy wskoczył do akwarium, przerażona obsługa hotelowa postanowiła wezwać policję. Kiedy pan generał, który oczywiście był w mundurze z wszelkimi dystynkcjami, stał po pas w wodzie, przyszedł policjant. Pan generał mu zasalutował i poinformował pana policjanta, że podlega jurysdykcji policji wodnej, ponieważ znajduje się w wodzie. A więc pan policjant nic tutaj nie ma do roboty. I w ten sposób, w sposób taki dowcipny, inteligentny, pan generał Długoszowski jak zwykle wymigiwał się z takich drobnych odpowiedzialności przy
związanych z incydentami na imprezach. Marszałek Józef Piłsudski twierdził, że z Wieniawą Długoszowskim zawsze ma problem. A problem ten polegał na tym, że marszałek Józef Piłsudski zawsze chciał, aby Wieniawa Długoszowski był dyplomatą ze względu na swoją niezwykłą inteligencję, a także swoją powierzchowność. Pan marszałek uważał, że Wieniawa Długoszowski wygląda jak wysoki kler albo jak ambasadorowie. Tak też pewnie się zachowywał, ponieważ był człowiekiem niesamowicie dystyngowanym. Wieniawa Długoszowski kochał legiony i zawsze chciał być dowódcą pułku szwalażerów. Tak też było i jest to napisane na wspaniałej tablicy, która znajduje się w miejscu jego rodzinnego domu. Marszałek Józef Piłsudski przysposabiał Wieniawę Długoszowskiego do wielu misji dyplomatycznych. Stało się też tak, że Wieniawa Długoszowski był ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, ale tam nie zapomniał o swoim ułańskim pochodzeniu. Na przyjęcia do króla Włoch chodził w butach oficerskich z ostrogami, co było traktowane jako niezwykłe faux pas w takim dyplomatycznym towarzystwie. Drodzy Państwo, w miejscu wychowywania się pana generała warto podkreślić, że była to postać, która do dziś jest wzorem dla każdego polskiego żołnierza i dla każdego polskiego patrioty. To był człowiek, który całym sercem kochał ojczyznę i kochał ją do ostatniego dnia swojego życia. Nie tylko był ułanem, nie tylko był lekarzem, nie tylko był artystą, który stworzył mnóstwo pieśni wojskowych, który malował obrazy swoich kolegów z pułku, portrety, ale był też nieprawdopodobnie zdolnym dyplomatą, który był zapraszany na przyjęcia od Rzymu po Nowy Jork. Pan generał był synem ziemi bobowskiej, ziemi gorlickiej. Był człowiekiem, który z małej miejscowości wyruszył w wielki świat i zdobył ten świat. Zdecydowanie go zdobył. Niech to będzie przykład dla każdego młodego człowieka, który w małej miejscowości uczy się, pracuje i marzy o tym, żeby, tak jak pan generał, bywać w Warszawie, Rzymie, Nowym Jorku. Drodzy Państwo, pan generał Bolesław Wieniawa Długoszowski był też zastępcą prezydenta Rzeczypospolitej. Co prawda był krótko, ale zapisał się w panteonie najwyższych urzędów naszego kraju. Ułańska jesień, Wieniawa. A śmierci się nie boję, bo mi śmierć nie dziwna. Nie słałem na nią Bogu nigdy nudnych skarg. Więc kiedy z śmieszną kosą stanie przy mnie sztywna, w dwóch słowach zakończymy nasz ostatni targ. W takt skocznej kuli muzyki, jak w tańcu pod rękę, włóczyłem się ze śmiercią całkiem za pan brat. Zdrową głowę wsadzałem jej czasem w paszczękę, jak pogromca tygrysom, którym wolę skradł. A potem mnie wysoko złożą na lawecie. Za trumną stanie biedny sierota, mój koń. I wy mnie, szwole rzeży, do grobu zanieście, a piechota w paradzie sprezentuje broń. Do karnego raportu przed niebieskie sądy duch mój galopem z lewej duchem będzie rwał. Jak w stylu przez etery przeźroczyste prądy, biorąc w tempie przeszkody planetarnych ciał. Ja wiem, że mi tam w niebie skarku ba nie zedrą. Trochę się na mój widok skrzywi święty duch, lecz się tam za mną wstawią Wolbromski i Cedro, bom był jak prawy ułan, Lampart, ale zuch. Może mnie wreszcie wsadzą w czyśćcu na odwachu, by aresztem o wodzie spłacić grzechów kwit. Ale myślę, że wszystko skończy się na strachu. A stchórzyć raz przed Bogiem to przecie nie wstyd. Lecz gdyby mi kazały wyroki ponure na ziemi się meldować, by drugi raz żyć, chciałbym starą wraz z mundurem wdziać na siebie skórę,
Po dawnemu wojować, kochać się i pić. Temu człowiekowi ufam bezgranicznie. Tak mawiał marszałek Józef Piłsudski o panu generale Wieniawie Długoszowskim. Jesteśmy na cmentarzu rakowickim w Krakowie koło pomnika pana generała. Czytając wiersz Wieniawy Długoszowskiego, zajrzeliśmy w jego serce, w jego pragnienia, w jego marzenia. Niestety rzeczywistość nie była taka, jak sobie wymarzył. Nie miał pogrzebu kawaleryjskiego. Jego pogrzeb odbył się w czasie okupacji, ale w Nowym Jorku. Tam, kiedy został odsunięty od prowadzenia polskich spraw, kiedy Włochy przystąpiły do wojny, uciekł do Francji, później z Francji chciał przedostać się do Wielkiej Brytanii, żeby służyć w polskim wojsku. Zabroniono mu tego. Generał Sikorski, który dowodził polskimi wojskami na uchodźstwie, nie chciał Wieniawy Długoszewskiego. Wyjechał pan generał do Stanów Zjednoczonych. Tam przyjął posadę dyplomaty. Tylko to mu zaproponowano. Jego serce, można powiedzieć, krwawiło. Bardzo mu było przykro, że nie może się przysłużyć do polskich spraw. Na skutek tej depresji, tego smutku, postanowił wyskoczyć z balkonu trzeciego piętra kamienicy, w której mieszkał. Zginął na miejscu. Pochowano go w Nowym Jorku. Władze amerykańskie nie chciały mieszać się w politykę i zabroniły legionistom, którzy przyjechali na pogrzeb, odśpiewać "My pierwsza brygada". Mimo protestów Amerykanów, legioniści i tak tą pieśń odśpiewali. W roku 90, po zmianie ustroju w naszym kraju, przeniesiono jego prochy na cmentarz rakowicki, gdzie jesteśmy dzisiaj. Niestety generał Wieniawa Długoszowski nie wiedział, że gdyby pozwolono mu przyjechać do Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie zostałby umieszczony w ośrodku odosobnienia dla Piłsudczyków, który mieścił się na wyspie Węży koło Wielkiej Brytanii. Taki smutny był koniec losów pana generała, wspaniałego żołnierza, odznaczonego bardzo dużą ilością medali, doktora medycyny, człowieka niezwykle inteligentnego, poety i naszego bohatera wojny o niepodległość roku 1918. Dziś w deszczu na cmentarzu rakowickim żegnamy się z panem generałem Wieniawą. A w następnym moim odcinku opowiem państwu nową historię o wielkim romansie marszałka Józefa Piłsudskiego. Dowiecie się, kim była pani Eugenia Lewicka, dlaczego wywiad bolszewicki tak bardzo się nią interesował, czy była radzieckim szpiegiem, czy nie była. Dowiecie się państwo, co się stało z jej narzeczonym, dlaczego zginął i co się stało, że 35-letnia kobieta w kwiecie wieku, urody, wykształcenia zażyła truciznę, a może wcale jej nie zażyła. Tego wszystkiego dowiecie się państwo z mojego następnego odcinka, który będzie nosił tytuł Wielki romans marszałka Józefa Piłsudskiego. Zapraszam wszystkich serdecznie. Jeśli chcecie otrzymać powiadomienie, proszę, zasubskrybujcie mój kanał i wtedy od razu po publikacji dostaniecie powiadomienie o następnym odcinku. Dziękuję państwu wszystkim serdecznie za uwagę.